Cześć, tu Doman. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Dzisiaj nagrywam dla was filmik, w którym pokażę wam, jak farbuję perukę na granat. A dlaczego tę perukę? Wziąłem trzy peruki, które są jakby zbędne. To w ogóle była blond peruka, ale od sztucznej krwi na Halloween zafarbowała się na różowo. No ale stwierdziłem, że wezmę tę, ona wygląda tak. Nawet farbowałem ją kiedyś chyba na jakimś filmiku, ale ten kolor mi jakoś nie leży i chcę zrobić Ultra Bright Granat Electric Blue. Elektryczny niebieski. No, myślę, że będzie fajnie, bo taki granatowy zawsze spoko. Więc nie przedłużając, biorę swoją straszną głowę i przechodzimy do farbowania. Może założę, żeby was nie straszyć na razie. Dobra, czy ja muszę zmoczyć tą perukę, żeby ją zafarbować, czy nie? Chyba nie. Nie chcę wejść. Ta peruka jest strasznie ciasna. Przypinam ją szpilkami, żeby nie ściągało się. I jest przypięta i siedzi. Więc teraz zróbmy farbę. Normalnie bym się przebrał, ale nie chcę się przebierać, więc pobrudzę sobie ubranie. A co? O, już mam pierwszą farbę na sobie. Fajnie. Mieszamy. Dalej zbyt gęsta. Więc dodajmy jeszcze jedną odżywkę. Na moje oko przydała nawet jeszcze jedna. Tak. O. Kurde, boję się, że nie starczy tej farby jakoś tak mało. Okej, let's go. Boże, jak strasznie się będzie farbować tą głowę, jest tak niewygodnie. O, jeszcze jakiś włos fajny tutaj sobie lata. Mega, nice. Dobra, najpierw, boże, ale lata ten łeb. Czaragadia! Najpierw nakładam sobie na środeczek. Kurde, trochę bez sensu jest to, bo nie się tego widać. No ale cóż, życie jest bez sensu. Uwielbiam tak sobie niszczyć plecy poprzez farbowanie włosów. Mega fajnie, no. A co? Dobra, teraz czas na voice over. Zaczynam od nałożenia na odrosty, jak widzicie, tutaj w przyspieszonym tempie. Tylko nie mogę nałożyć jakby farby na siatkę, czyli taką perukową skórę jakby, wiecie o co chodzi. Bo jak zafarbuję, to będzie po prostu widać niebieską skórę, a człowiek ma skórę w kolorze skóry, czyli taki, wiecie, kolor nude. No nieważne. Dlatego nakładam tutaj sobie najpierw na odrosty, żeby wszystko było dokładnie. Jak już widzicie, skończyłem i nakładam teraz na resztę włosów, czyli na końce, no bo jakby odrosty, to teraz czas na końce. Nakładam dokładnie na wszystko, tak tutaj jeszcze boczek jeden, tutaj troszkę ja z perspektywy dalszej nakładam ciągle na perukę, farbę. Zawsze chciałem nagrać voiceover. No jak nałożę już z przodu na końce, to nakładam na całą resztę. Na całą resztę nakładam już na całą perukę, no bo tam po prostu jakby mogę sobie pozwolić na to, bo tego nie widać. Więc nakładam bezpośrednio i na siatkę, i na końce, i na wszystko razem. Po prostu totalne szaleństwo robię, co mi się podoba. Boże, dobra, to było za mocne. No nieważne. No i teraz boczki. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda w przyspieszonym tempie. Tak. O, trochę taki ASMR. No nieważne, dobra. Teraz nakładam na drugi bok. Tu na bokach też w miarę się staram, żeby nie dotknęło siatki. Chociaż nie będzie tragedii, jak się jakoś bardzo dotknie. Raczej. No zobaczymy zresztą sami zaraz. I tu z tyłu kończę nakładanie i rozczesuję, żeby wszystko było dokładnie. I jest gotowe. No. Dobra, w sumie to ja dokończę jakby jeszcze raz sprawdzanie, nakładając jeszcze raz. Czy wszystko jest dokładnie pokryte i wracam do was, jak już wszystko będzie pokryte.
Dobra, skończyłem. I nawet się nie ubrudziłem chyba, z tego co widziałem. No troszkę na spodniach, więc jestem w szoku, że się nie ubrudziłem. A, dobra, nałożyłem już chyba wszędzie. Kolor wydaje mi się trochę podejrzany, bo wygląda jakby gdzieniegdzie nie złapało. No nieważne, dobra, czekam teraz 20 minut może, coś takiego i wracam do was. Dobra, powiem wam, że odszedłem sobie na kanapę i coś tam robiłem na laptopie. I nie zwracałem w ogóle uwagi na perukę, a teraz tak patrzę, ten kolor może się udać i będzie fajnie. Dobra, idę zmyć, odczepiam te szpilki. Dobra, let's go. Okej, let's go. Witam was w mojej łazience. Dobra. Kolor wyszedł bardzo fajnie. Jakby peruka jest mokra, ale zobaczcie jak ona jest taka ciemna. Na razie nie chcę jakby tej peruki brać poza zlew, bo kapie, a woda jest cały czas niebieska z niej i nie mogę już jej bardziej spłukać, więc nie chcę pobrudzić sobie ciuchów ani nic. Dlatego trochę ją podsuszę. A najgorsze jest to, bo ja chcę założyć ją na głowę, jak jest trochę mokra, bo lubię jak włosy są mokre, fajnie wyglądają. Ale jak jest mokra, to farbuje i boję się, że zafarbuje mi moje włosy. Podsuszę i wracam do was. Podsuszę ją trochę, więc przechodzimy do zakładania. Jak widzicie, mam dość długi odrost, ale nieważne. Boję się, że mi ta peruka zafarbuje włosy, więc założę sobie czepek, a w sumie to dwa. Dobra, trochę mi naciąga twarz, ale nieważne. Teraz zakładam, uwaga. A, i jaki jest minus? Minus jest taki, że widzę, że zafarbowała się siatka, więc będziemy widać tego, że jest słabo, no ale... Uwaga, pierwsza reakcja. Spoko chyba. Kurde, nie no, widać mocno tą siatkę, widzicie to? W sensie jest taka zielona odcięcie, to jest mega niefajne, to mi się nie podoba bardzo. A najgorsze jest to, że zafarbowała się po prostu przy zmywaniu od wody samej. No ale sam kolor w sobie jest mega fajny. Sobie tak patrzę w bok, ale patrzę do lustra. Zakładam! Potrzebujemy lakier. Odsłaniam sobie tu, nie wiem czy nie wyżej trochę. Odsłaniam siatkę. Akurat tu widać, nie wiem czy to widzicie czy nie, ale sparzyłem się jakiś czas temu. I dalej to mam. W sumie nie miałem nigdy takich włosów granatowych. Raz pofarbowałem swoje, wstaję wam zdjęcie. Ale to było tak dosłownie na kilka dni tylko. Czyli w sumie miałem już takie włosy. No ale tylko przez chwilę. Chociaż w sumie teraz zakładam perukę i ją zdejmę zaraz. No nieważne, po prostu zawsze chciałem mieć taką perukę. Więc mam. Kurde, nie wiem czy widzicie tą siatkę, ale słabo. Zrobię wam zbliżenie. Widzicie to? Jak widać tą pofarbowaną siatkę. Może jakoś uda się to zakryć. Zobaczymy zaraz. A tymczasem przyklejamy dalej. Kolor mi się mega podoba. W sensie taki chciałem, żeby był właśnie granat. Fajnie to wygląda. Tylko ta siatka, troszkę jestem zawiedziony tym. Zacznę z przydziałkiem na środku, jak to będzie wyglądać. Żeby nie było widać siatki. Kolor jest mega fajny, więc polecam tą farbę. Spróbuję ją zakryć jasnym cieniem. Może troszeczkę lepiej, tak minimalnie, ale dalej jakby widzę tą siatkę. Podoba mi się mega. Dajcie znać co myślicie w komentarzu, ale mi się podoba! Dobra, to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że było chociaż ciekawe i że wam się podobało. Kolor jest spoko, trochę słabo, że siatka się zafarbowała, no ale myślę, że są gorsze rzeczy w życiu niż pofarbowana siatka od peruki. Chcę nagrać też filmik, w którym farbuję w perukę, w sensie farbuję perukę na świąteczne kolory. No i co, jest już praktycznie koniec listopada, więc zaczynamy vlogmasy. Więc jeśli wy też jesteście
wielkimi fanami świąt, to bądźcie czujni, bo już 1 grudnia wlatują vlogmasy, które będą trwały przez 24 dni i będzie mega ciekawie i śmiesznie i fajnie. Oby. Zapraszam was do mnie na Instagrama. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawych włosów, bo tam trochę fotek, czasami coś wrzucałem jak robiłem. Zostawcie łapkę, jeśli było super, jeśli nie było super, to nie. Zostawcie suba. Łapkę w górkę. A teraz żegnam się z wami i idę.